Witam Was serdecznie 19 marca w piątek. A czynię to słowami, które zapisane są w Biblii, w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale 8 wierszu. Będziecie przestrzegać moich ustaw i wypełniać je, jam Pan, który Was uświęcam. Oraz z Ewangelii Mateusza z 7 rozdziału 24 wiersza. Jezus mówi: każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. Oraz słowo Twoje nieomylną jest pochodnią nodze mej i opoką mojej silną i podporą wiary mdłej. Ono daje hart i moc i rozprasza smutku noc. Dzisiejsze słowa kierują nas w stronę działania. Samo wypowiedziane słowo oczywiście może ranić, może radować, może rozśmieszyć. Natomiast słowo połączone z obietnicą sprowadza nas ku działaniu. Jeżeli obietnica dana nie jest wypełniona, a więc działanie się nie dokonało. Dlatego też Jezus zwraca uwagę na to, że Jego słowa mają być wykonywane. Mają być na dobrej opoce. Mają być budowane na dobrym fundamencie. Tym fundamentem jest właśnie działanie. A więc budujemy nasz życiowy dom na działaniu, na wierze. Ale przede wszystkim cegła po cegle posiłkujemy się Słowem Bożym i obietnicami Bożymi, a przede wszystkim przykazaniami, które Pan Bóg nam dał, by dobrze budować ten dom. Niechaj, drodzy, nasze słowa będą miały pokrycie w działaniu, że to, co mówimy, mówimy naprawdę i konsekwentnie wykonujemy. Życzę dobrego weekendu. Pozostańcie z Bogiem.